Witam Państwa, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Na tej ilustrowanej prezentacji chciałbym Państwu możliwie jak najczytelniej przedstawić takie zagadnienie jak monopolizacja przepływu dóbr. Tu jak na pierwszej ilustracji Państwo widzą, mamy trzy gatunki uwięzione powiedzmy w jakichś tam klatkach. Jest to finalna, czyli finał zmonopolizowania przepływu dóbr. Powiedzmy, to jest tak dla przykładu, te trzy gatunki przed uwięzieniem, a więc tu jest tam ich początkowy, realny obszar koegzystencji oraz niezależnego pozyskiwania dóbr dla tych właśnie przykładowych trzech gatunków. No i tu faktycznie one, można powiedzieć, po naszemu są suwerenne, a więc pełni niezależne, w pełni niezależny sposób samodzielnie zdobywają pożywienie i różnego rodzaju dobra, które są im niezbędnie potrzebne do ich egzystencji, zachowania gatunku, do przetrwania, czyli do prowadzenia takiego typowego życia, nie? No i w momencie, kiedy zaczyna tu ingerować jakiś dobry wujek, w tej sytuacji to będzie człowiek, pojawiają się karmniki. Te karmniki już w jakiejś formie ograniczają ich niezależność. Na pierwszy rzut oka by się wydawało, no wygodniono im życie, a więc mają większą ilość dostarczonej żywności, nie muszą w takich surowych warunkach tam walczyć o każdy kawałek jakiegoś tam pożywienia dla przetrwania i zachowania gatunku, tylko no już są dokarmiane, a więc wydawałoby się, że ich żywot jest troszeczkę ułatwiony, a nie do końca tak to wygląda. Właśnie przez te dokarmianie stały się częściowo ograniczony obszar koegzystencji oraz częściowo zależnego pozyskiwania dóbr dla przykładowych trzech gatunków. A więc tutaj jeszcze, jak Państwo może zwrócili, ten obszar też się troszeczkę zmniejszył, ale poprzez dokarmianie, poprzez te właśnie tak zwane karmniki, zaczęły się po prostu szczęściowo od tego żywiciela robić zależne. Już nie zdobywają w tych swoich surowych warunkach całkowicie samodzielnie i niezależnie, a więc suwerennie te swoje dobra do życia, tylko te dobra życia częściowo są im dawane. Nie? I w konsekwencji to powoduje tak daleko posunięty brak ich samodzielności, że po odstawieniu tych karmników albo by wyginęły z głodu, no albo idą właśnie wręcz dobrowolnie do niewoli, żeby przeżyć, żeby po prostu w związku z tym, że oduczyły się samodzielnego zbywania pożywienia, czyli oduczyły się swojej niezależności, a więc oduczyły się swojej suwerenności, no to stały się już po prostu, można powiedzieć, niewolnikami, wręcz w formie dobrowolnej. No i tu już mamy całkowicie ograniczony obszar koegzystencji oraz całkowicie zależnego pozyskiwania dóbr dla przykładowych trzech gatunków. No i tu faktycznie, może tutaj najbardziej dziwnie nam to mrowisko wygląda, ale to tam jest tylko takie przykładowe ilustracje, chodzi tylko o pokazanie mechanizmu, jak na pierwszy rzut się wydaje, że no tu jak się coś dostaje za darmo, się jest dokarmianym, no to fajnie, łatwiej się żyje, wszystko fajnie, super, ale w praktyce to właśnie najczęściej prowadzi właśnie do takiego zniewolenia, nie? I teraz jak to się ma do gospodarki ludzkiej, czyli do monopolizacji przepływu dóbr w świecie człowieka? Tu mamy, proszę Państwa, tak samo mamy właśnie taką, powiedzmy, taki lokalny rynek, niezależny lokalny rynek, sześć niezależnych podmiotów, tak jak już w tym poprzednim filmie mówiłem, warunkujące się tymi naturalnymi prawidłami handlowymi, a więc które głównie opierają się na antymonopolizacji, a więc uniemożliwiając jakieś powstawanie monopolii wewnętrznych, jak i wtargnięcie monopolii zewnętrznych. No i możliwe, że ten rynek się jakoś gwałtownie nie rozwija, nie ma jakiegoś pędu supergospodarczego, ale jest na pewno bezpieczny i jest na pewno suwerenny, czyli jest
taki realny, niezależny i nie musi się nikogo o nic prosić, nie? Tu mamy rozrost takiego niezależnego lokalnego rynku, takiego suwerennego, niezależnego regionalnego rynku, na który tam skład wchodzi 6 niezależnych rynków lokalnych i 21 niezależnych podmiotów, też tych regionalnych, lokalnych. Każdy z tych podmiotów ma podobną wielkość, właśnie bazując na tych naturalnych prawidłach handlowych, gdzie samoczynnie sami to przestrzegają między sobą, żeby po prostu któryś z nich się tam nie próbował wychylić na zasadzie tworzenia jakichś karteli, monopoli celem przejęcia reszty, nie? Bezpieczeństwo im gwarantuje wzajemna jakby solidaryzacja i pilnowanie siebie nawzajem, żeby każdy robił swój biznes, każdy się jakoś tam funkcjonował, rozwijał i po prostu żył, ale nie dążył do jakiejś monopolizacji reszty, nie? I przez to wszystko funkcjonuje być może nie tak prężnie, być może by się właśnie tak jakoś dynamicznie nie rozwijało jak to w wolnym rynku, ale na pewno był taki układ mógłby sobie trwać wiele pokoleń, wiele lat, setki lat, bez jakichś niepotrzebnych rewolucji, wojen, upadków, zlotów i tak dalej. No ale żeby właśnie przedstawić Państwu tą monopolizację przepływu dóbr, tu mamy właśnie akurat pełną niezależność przepływu dóbr na rynku regionalnym, to żeby Państwu przedstawić teraz, jak się ta niezależność kończy, czyli kiedy się wprowadza, proszę Państwa, wolny rynek. I tu już mamy początek wolnego rynku. Częściowo zależna wymiana dóbr, 18 niezależnych podmiotów na 5 wspólnych niezależnych rynkach lokalnych, więc tylko już rynków lokalnych zostało 5, tych podmiotów niezależnych 18 i tu już wszedł jeden monopolista, ponieważ wprowadzono wolny rynek. Monopolista wciągnął tutaj, jak widzimy, ileś podmiotów i na początku dał tutaj na rynek dużo taniej produkty, a więc to jest taki, powiedzmy, karmnik, porównywalny karmnik do tego, co tam dano zwierzętom, a więc jest to taki karmnik, który oducza ludzi niezależności, oducza ludzi samodzielności. Ludzie zaczynają z tego karmnika korzystać na zasadzie, że tam jest taniej, fajniej i tak dalej, super hipermarkety, super fajnie jest i cieszmy się, jest wesoło, kolorowo, nie? No bo faktycznie jest taniej i te produkty, powiedzmy, może nawet są trochę i nieraz lepsze. No, typowy karmnik. No już mamy tutaj dwa karmniki. Kosztem karmników znowu zostało zlikwidowanych 6 przedsiębiorstw, z 18 zrobiło się 12 i lokalnych rynków 4, nie? No ale dodatkowy karmnik, czy już dwa karmniki na jakąś daną społeczność regionalną, no to już super, nie? Dwa karmniki, to już nas tutaj ładnie dokarmią za pół ceny i tak dalej, fajnie jest, super kolorowo i bajera. No dobra. Nie zwracając oczywiście uwagi, często taka lokalna społeczność nie zwraca uwagi, że już kolejne podmioty tam weszły w mury tych karmników, czyli w mury tych monopolistów i te podmioty, co się tam w środku znajdują, to już są w pełni zależne. One, te podmioty w murach tych nie są już jakimiś niezależnymi podmiotami, tylko one już tam fizycznie, tak jak im tam ten monopolista zagra, tak one muszą zatańczyć, nie? A więc tam już nie możemy mówić o jakiejś suwerenności, nie? No ale ogół społeczeństwa zadowolony, no bo dodatkowe karmniki, fajnie jest, dobra. Postępuje temat. Już mamy 4 gigantów, 4 monopolistów, które wciągnęły kolejne podmioty, niezależne podmioty. Jeszcze na tej reszcie wolnego rynku zostało 9 niezależnych podmiotów i 2 jakieś niezależne wolne rynki lokalne, czyli generalnie już w 2/3 ten cały region jest zmonopolizowany, w 2/3, w 1/3 jeszcze, powiedzmy, tam jakoś tam sobie dycha ostatkiem sił. No ale w rezultacie takie 4 karmniki, no to społeczność też tam pewnie jest zadowolona, no bo już teraz zdecydowanie dużo rzeczy taniej, już tam jakieś super promocje, bajery, wyprzedaże i tak dalej, nie? Nikt nie patrzy, do czego ten etap będzie prowadził w konsekwencji za tam jakiś już niedługi czas, nie? Po upływie znowu jakiegoś tam czasu okazuje się, że jakiś rynek
lokalny, niezależny, czy tam regionalny rynek niezależny przestał istnieć, nie? Wszystkie te monopole, wszystko co było możliwe, wciągnęły pod swoje skrzydła i całkowicie zależna wymiana dóbr na 6 zależnych rynkach lokalnych, a więc tak jak te rynki lokalne zagrają, tak ci wszyscy jacyś tam wykonawcy, co pod ich skrzydłami się znajdują, tak dokładnie się do tego ich tam jakiegoś szablonu muszą dostosować, czyli tracą jakąkolwiek faktycznie już suwerenność, jakąś tam swoją niezależność. Teraz co następuje? Całkowite już wygaszanie nawet tych już zależnych jako podwykonawców, tutaj jeszcze mamy tych podwykonawców w tych murach, a tu już jest pusto. Po prostu zostali wykupieni, przejęci i właściciele tych takich mniejszych czy większych tam interesów, biznesów, no stracili własność i własnością się robią ci giganci. Tu jeszcze część tam jakichś podwykonawców tam jakąś własność odczuwa, tu już tej własności nie ma. Proceder postępuje i tutaj już mamy 4 takich, co pochłonęło, jakichś takich małych podwykonawców, nie? I tu mamy właśnie całkowicie zależna wymiana dóbr, jeszcze w czterech zależnych podmiotach i w 2 zależnych rynkach lokalnych, a więc tu już są takie podmioty, które po prostu całkowicie zmonopolizowały, czyli typowe korporacje, a tu tam jeszcze jakieś na pół gwizdka, coś tam jeszcze tam, nawet już nie ostatkiem sił, tylko ostatnimi podrygami, coś gdzieś tam jeszcze funkcjonuje. No i to już jest całkowite przejęcie, już praktycznie jakiegokolwiek podrygiwania niezależnego nie ma. Już wszystko jest pod skrzydłami właśnie jakichś magnatów, którzy całkowicie dyktują warunki, a jakiejkolwiek niezależności po prostu nie ma. Teraz następuje tak zwane zharmonizowanie, to z tej Unii Europejskiej takie są terminologie, a więc ujednolicenie, żeby po prostu ci magnaci, jak coś względem siebie się nie musieli czuć obcy, no to tam sobie przyjęli jakieś tam swoje, nie wiem, jakieś określenia, a więc A, B, C, D, E, F, są mniej anonimowi względem siebie, a więc niejako to jest taki ich pierwszy krok do jakiegoś dogadywania się, no bo po co się dzielić, jak można się połączyć, nie? W celu właśnie większego procederu monopolizacji. No i jak się zaczął proces łączenia, no to po co miało być ich 6, jak może być ich tylko 2? Proste i logiczne. To, co się dzieje z resztą społeczności, która się tu niegdyś znajdowała i była taka niezależna, to nie wspomnę, bo już po tej społeczności śladu nie zostało. Ta społeczność już jest prawie w pełni zniewolona, podległa w pełni tylko tym 2 podmiotom. No i po co się dzielić na 2, jak można być jednym gigantem i zarządzać wszystkim całkowicie despotycznie, czy tam, no, w pełni wszystko pod kontrolą. I to jest właśnie tutaj taki efekt finalny, a więc to jest ta kratka, tak jak były te zwierzaki tam na początku, tu jest pełni uwięzienie tej jakby lokalnego rynku, lokalnej społeczności, oczywiście w cudzysłowie uwięzienie, i tam w więzieniu nie siedzą, ale funkcjonują jak więzień, jak niewolnicy, czyli jak więźniowie na otwartej przestrzeni, nie? A więc tu już o jakiejkolwiek suwerenności nie może być mowy. Teraz taka w skrócie tylko przebieg takich ilustracji, jak to się może dziać w kwestii tam powiedzmy takiego zarysu świata. Tu powiedzmy jeszcze istnieją jakieś lokalne, niezależne rynki na świecie i pomału zaczyna właśnie się kartelizacja, monopolizacja, postępujący proces. Praktycznie już tutaj jest likwidacja wszelkich niezależnych, wolnych rynków. Teraz jest łączenie, czyli tak zwane fuzje, aż do jakichś 2 gigantów, które rządzą powiedzmy całym światem. A więc jeszcze raz, żeby Państwo mieli zobrazowane. Ten etap zniewolenia zwierząt, praktycznie dobrowolnego, bo poprzez to dokarmianie, to zwierzęta dobrowolnie potem dały się wpuścić wręcz w niewolę, bo już się tak uzależniły, że nie mogły funkcjonować niezależnie, równa się tamten etap zniewolenia, równa się, proszę Państwa, temu etapowi, że też jest jeden gigant, który praktycznie wszystkich trzyma jak w uwięzi i całkowicie wszyscy są podlegli jego warunkom. A ten etap, opowiedzmy ten etap, gdzie tutaj jest jeszcze jakiś wolny, całkowicie niezależny rynek regionalny składający się z 6 rynków lokalnych,
można przyrównać do tego, proszę Państwa, gdzie tutaj te zwierzęta też są jeszcze w pełni wolne, niezależne, czyli można powiedzieć suwerenne, nieprzyzwyczajone do żadnego dokarmiania, a więc no, w pełni odpowiedzialne za swoje życie, ale też w pełni niezależne. Nikt im nic nie może dyktować, one są po prostu panami własnego życia, nie? A więc jeżeli faktycznie chcemy mieć jakąś niezależną gospodarkę, no to się nie możemy dać dokarmiać, bo w konsekwencji skończy to się tak, nie? Czyli pójdziemy w niewolę. A więc jeżeli chcemy mieć jakieś wolne rynki regionalne, to musimy faktycznie dążyć do takich jakby swoich niezależnych hal targowo-usługowych i faktycznie jakichś prawideł handlowych, w których też będą określone warunki sztywne, w których te wszystkie podmioty będą też tam musiały się jakimiś naturalnymi warunkami, naturalnymi prawidłami handlowymi kierować, gdzie nie będą mogły powstać jakieś dzikie monopole wewnętrzne i jakieś wchodzić też dzikie monopole zewnętrzne. I wtedy możemy właśnie uzyskać tego typu konstrukcję jakichś takich rynków regionalnych i to optymalnie może nam dać największą jakąś niezależność i poczucie wolności. Proszę Państwa, no zapraszam do komentarzy, zapraszam do przemyśleń. Uważam, że czas najwyższy jest na jakąś kolejną ewolucję naszej gospodarki, tak żebyśmy w kółko nie błądzili w tej samej błędnej pętli rozbudowy gospodarki, upadku, rozbudowy gospodarki, upadku i albo w ogóle nie dali się w jakieś zniewolenie poprzez zmonopolizowanie przepływu dóbr. A więc, no, wszystko w naszych rękach. Ja proponuję tworzenie takich hal targowo-usługowych na początek, żeby się nie dać w te dyby niewolnicze, a potem w konsekwencji właśnie wprowadzić jakieś konkretne prawidła, naturalne prawidła handlowe, które by też na przyszłość zabroniły powstawania różnego rodzaju patologii gospodarczej. No i potem to już tylko swobodny, systematyczny, ale zrównoważony i stabilny rozwój, taki, żeby właśnie nie było jakichś wielkich wzlotów i potem wielkich upadków. Za poświęcony czas i uwagę dziękuję. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików. Do usłyszenia Państwu.